Pierwsze miejsce Zamość. Drodzy Państwo, jesteśmy w Zamościu nie bez przyczyny. Plebiscyt miast dobiegł końca. Świeci się z energią. Taka była akcja, która oczywiście szukała najpiękniej rozświetlonego miasta, a tak najbardziej to chodziło o to, żeby mieszkańcy zmobilizowali się oczywiście za głosowanie w swoje miasto. Zamość wygrał. Mamy dużo mieszkańców, mamy absolutnie mnóstwo atrakcji. I o tych atrakcjach za chwilę, teraz czas na prognozę pogody. Rano przywitałam się tutaj w Zamościu, obsypywana białą kłębkami śniegu, a teraz wychodzi słońce. Nie zabrakło, rozpoczęła tak w centrum i na północy kraju. Tam dzisiaj tego słońca mało. Najwięcej przygód nie w temperaturze od 0 stopni w regionach wschodnich przez 1-2. W głębi kraju to nawet 3 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Ciśnienie 1004 hektopaskale i z każdą chwilą rośnie, ponieważ odsuwa się od nas deszczowy front, który nam daje śnieg i deszcz ze śniegiem wschodu przez regiony centralne. On drugi dzień się będzie tylko na wschodzie, czyli wzdłuż wschodniej granicy, a od zachodu kolejna masa z deszczem zawita do Polski. W najcieplejszym momencie dnia od 2 do 4 stopni. A teraz, drodzy Państwo, wielka feta, wielki moment przekazania od przedstawiciela grupy NFZ wielkiego nagrody dla charytatywnego czeku na kwotę 50 tysięcy złotych na ręce pana prezydenta Andrzeja Wnuka, prezydenta Zamościa. Panie prezydencie, jakie to uczucie? Zwycięstwo. Szanowni Państwo, to odpowiedziała, że po 50 tysięcy złotych. To jest dokładnie 41 sprzętów, kuchenek, lodówek, prawo, do najbardziej potrzebnych. I z tego się bardzo dobrze cieszę. Bardzo serdecznie. Jak to się stało, że mieszkańcy teraz super przede wszystkim trzeba było poświęcić uwagi miasta, mieć przepiękne oświetlenie, iluminację świąteczną, a później poprosić tylko naszych przyjaciół, sąsiadów, znajomych, żeby głosowali. I to się stało. 33 tysiące głosów. Bardzo serdecznie dziękuję. Zamość to piękne miasto, powiedzmy jeszcze, dlaczego mamy przyjechać? Zamość jest najpiękniejszym miastem w Polsce, a Zamość jest najpiękniejsza w Europie. I ludzie tutaj są bardzo serdeczni. Zapraszamy do Zamościa. Zawsze jesteśmy tutaj wszyscy miło widziani. Rozumiem, że w przyszłym roku absolutnie Zamość mobilizuje siły i też będzie miał trafkę na 50 tysięcy. My się tutaj umówiliśmy, że będziemy głosować, żeby grać po raz drugi, także trzymajcie Państwo.